Cześć kochani, więc dzisiaj przychodzę do was z kolejnym vlogiem. Max akurat jest dzisiaj chory. Przynajmniej w nocy miał gorączkę. Teraz na razie jest wszystko ok, także mam nadzieję, że już tak zostanie. Więc się z nim zostałam w domku. Już zdążyłam się pomalować, bo ogólnie ten filmik jest bardzo spontaniczny. Pomyślałam, że jak już jestem w domu, to nagram wam vloga i troszeczkę pogadam sobie do was. Bo kilka rzeczy się zmieniło, na przykład mamy ptaszka w domu, więc chciałam wam go też pokazać przy okazji. Więc ja już nie śpię od około 8.30, 8.40. Max mnie obudził, też ptaszek zaczął śpiewać na cały dom, więc już nie śpię dość długo. Poleżeliśmy chwilę sobie w łóżeczku, Max sobie gra tam na tablecie, ja się pomalowałam, zaraz wam pokażę, co mam na sobie. Dzisiaj sobie zrobiłam tylko taki delikatny makijaż, tak żeby po prostu się obudzić. Jestem jeszcze w piżamce, moje duże spodnie. Ok, więc ogólnie jeżeli chodzi o mój makijaż, jest bardzo delikatny dzisiaj, więc pokażę wam tylko na szybciutko, co mam na sobie. Więc standardowo trzymać podkład, który kupiłam właśnie kilka dni temu, Golden Beige, czyli złoty beige 3D 3W. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Tak czy siak, on jest delikatnie za ciemny. Mieli przeceny, że były 2 za 15 euro i moja koleżanka wzięła sobie jeden, ja wzięłam sobie drugi i niestety musiałam troszeczkę ciemniejszy wziąć niż zwykle, więc następnym razem jak kupię, kupię sobie jaśniejszy i będę sobie po prostu je mieszać. W policzkach mam bronzer ze Sleeka. Tak wygląda. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to standardowo ten sam z Catrice. Mój ulubiony. Na brwiach mam standardowo też paletkę z Collection. Jest to ta paletka właśnie dla brunetek. Jeżeli chodzi o aplikowanie podkładu, to mam gąbkę, którą dostałam w szkole. Jak widać, to taka gąbeczka. One ogólnie kosztują 12 chyba 50 za jedną, czyli naprawdę drogie. My je za darmo oczywiście dostaliśmy z kursu i one są po prostu twarde jak kamień. Trzeba je zmoczyć całkowicie, żeby w ogóle dało się. Akurat teraz jest brudna, bo dopiero się pomalowałam i jeszcze jej nie umyłam. Także dopiero wtedy można aplikować i jest naprawdę mega mięciutka. Nie zużywa produktu, jak widać, tylko się zabarwiła, ale nie wsiąka w ogóle podkładu, także naprawdę jest super. Do rzęs też z Catrice. Mam taką delikatnie zgiętą szczoteczkę. No i tego tusz jest bardzo po prostu wygodny. Eyeliner z Essence wodoodporny. Koleżanka mi go poleciła, bo jest naprawdę jakiś, po prostu jest bardzo czarny. Bardziej czarny niż tamten, tak mi się wydaje. W tamtym trzeba naprawdę dużo jeździć, żeby po prostu tym, co zawsze się maluje. Jeżeli oglądacie moje filmiki, to wiecie, o którym chodzi. Górę ma srebrną, dół czarny, nie wiem, może kojarzycie. Też z Essence. Po prostu trzeba kilka razy przejeżdżać, żeby był taki idealny czerń. Ten naprawdę jest spoko, tylko jedyne, co mnie w nim denerwuje, to to, że aplikatorek jest troszeczkę zbyt gruby na czubku i przez to ciężko sobie zrobić taką cieniutką kreskę, na przykład cieniutki ogonek. Miara zazwyczaj nie używam w domu. I ostatnio kupiłam nowe pędzelki kolejne. Pierwszy to jest 202 Real Techniques, ten właśnie srebrny do eyelinera, ja go używam oczywiście do brwi. I kolejny to jest właśnie ten do blusher, czyli do różu, do policzek, ja go używam do bronzera normalnie. I tak właśnie on wygląda, także jestem mega z nich zadowolona, bo kosztowały tylko i wyłącznie 7 euro, były na przecenie, także super. No i to było na tyle, co mam dzisiaj na sobie. Ja troszeczkę jeszcze idę bardziej podładować sobie aparat i zaraz do was wracam. Więc my już zrobiliśmy sobie śniadanko, zrobiliśmy sobie takie pyszne owoce. Maksiu mi oczywiście pomagał. I ja odniosłem to tutaj do salonu. No i przyniósł. Mamy herbatkę malinową. No ja ono to jak słoneczko. Jak słoneczko, no. Nie wiem, czy słychać, ale bardzo głośno ptaszek właśnie śpiewa. I zrobiliśmy sobie też chlebek. Ja mam bułkę, on ma chleb tostowy z szyneczką i z nutellą. Dzisiaj sobie pozwalamy. Tyle z Lili. Szczekała oczywiście na listonosza dopiero co. Już wam pokażę ptaszka. Ptaszek jest sobie tutaj w kuchni i od rana ćwierka. Kubuś! 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 No, później go wypuścimy, że sobie powylatał po kuchni, tak aby po prostu się bardziej oswoił. Chciałam tylko wam powiedzieć, chciałam wam pokazać ogólnie, ściągnę okulary, chciałam wam pokazać, jaka wszystka jest pogoda. Otworzyłam drzwi i Lili uciekła na dwór i prawie zagryzła się z psami, bo jest taka pani, Staszek nie przekrzykuje, bo jest taka pani starsza, która nigdy nie chodzi na smycze z psami, ma dwa psy, Jack Russell, które naprawdę nienawidzą innych psów i mogłyby naprawdę się z Lili zagryźć.
Wskakuje mi na ogródek, mamy bramkę, mamy wszystko, a on oczywiście przeskakuje przez murek i wskakuje na ogródek nasz i atakuje Lili, także naprawdę teraz się tak wściekłam. Lili teraz przerażona, nie wiem co się dzieje, darła się w niebo głosy, także naprawdę mam jej dość tej baby, bo ja mam swojego psa też agresywnego, można powiedzieć, że Lili też nie lubi innych psów. Też czeka na nie, ale zawsze jest na smyczy i nie przeskakuje przez murek. Także ludzie, zacznijcie pilnować swoje psy, bo naprawdę mam dość. Dodamy Mirakulum. Maksiu się cieszy. Ok, więc otworzyliśmy klatkę, teraz ptaszek sobie sam wyleci, nie będziemy go na hała wyciągać, będzie chciał to wyjdzie, jak nie to nie. Także czekamy. On ogólnie już raz mamy tak uciekł w taki sposób i po jakimś czasie sam wleciał do klatki, także spoko. Nie powinno się właśnie łapać ptaszka samemu, tak aby po prostu się nie wystraszył, tak aby miał jak najmniej stresu. Czekamy i czekamy, a Kubuś nadal nie chce latać, także na razie zostawimy go tutaj. Jest godzina za 15:01, to idziemy pograć w Diablo. Ok, więc cały czas okno mi się tutaj akurat w aparacie odbija, znaczy w telewizorze, ale tak wyglądam oczywiście ogólnie ja. Jesteśmy czarodziejami i mamy po levelu 26. Teraz pokażę Maksie, jaki ty masz. Powoli. No, Maksie ma fajny miecz. No ja mam nowe ubranie fajne. Jestem taki jako ninja. No. Także zaczynamy! Więc skończyliśmy grać, Max się robi trochę niegrzeczny, więc chyba już wyzdrowiał. Tradycyjnie zrobię omlety i zjemy sobie przy jakiejś bajce, a później coś muszę posprzątać, żeby po prostu nie był aż tak zmarnowany dzień na siedzenie na tyłku, więc coś tam ogarnę. Wczoraj posprzątałam rybką, więc mają czyściutko, więc tego nie, to mam akurat z głowy. I ogólnie na jutro się umówiłam do lekarza. Po prostu muszę jakieś tam testy sobie porobić, także mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Trzymajcie kciuki, nie będę wam mówić wszystkich oczywiście szczegółów. Później w piątek, czyli jutro w sumie, dzisiaj jest czwartek, jak byście nie wiedzieli, to jutro też chciałabym iść konto w banku otworzyć takim oszczędnościowym, więc mam nadzieję, że to też wypali. I co jeszcze? I zaczęłam ogólnie chodzić na siłownię, nie wiem czy w jakimś filmiku o tym mówiłam, ale to jest vlog, w którym trochę gadam do was, więc też wam powiem. Zaczęłam chodzić na siłownię tutaj u nas, miejscowa siłownia ogólnie jest nawet tania, ogólnie kosztuje 140 euro za 6 miesięcy, także naprawdę tanio. Więc tak, więc sobie wykupiłam karnet, także jestem zmuszona, żeby chodzić, bo jeżeli chodzi o moje ćwiczenia w domu, jak to zawsze było, to było tak, że raz ćwiczyłam, raz nie ćwiczyłam i nigdy nie było takiej rutyny. Także troszeczkę mi się przytyło, więc czas się za siebie wziąć. Jeżeli chodzi o dietę, to też staram się jeść zdrowo. Wiadomo, czasami zjem sobie tam czekoladę czy coś w tym stylu, ale po prostu nie jem tego tak przesadnie. To nie jest tak, że codziennie muszę jakiś słodycz jeść albo nie jem, staram się nie jeść białego pieczywa, szczególnie białego chleba tostowego, bo to jest akurat najgorszy śmieć, jaki można jeść, jeżeli chodzi o dietę. Jeżeli ktoś chce utrzymać dietę, to po prostu wiadomo, białe pieczywo jest zakazane, a tutaj ten biały chleb tostowy tym bardziej. Jak jest do Filadelfia, do chleba, to staram się po prostu z nią chleb jakiś bez żadnego masła. Dzisiaj sobie pozwoliłam na Nutellę, jak widzieliście na śniadanie. Ale to jest tylko i wyłącznie jedyny słodycz, jaki powiedzmy zjem dzisiaj, reszta będzie wszystko zdrowe. Także w szkole mamy też kantyn, także tam staram się jeść owsiankę rano na śniadanie i staram się też obiadki jeść albo lunch, który sobie wezmę w miarę zdrowy. Nie obiadam się już tak jakimiś chipsami czy jakimiś fast foodami. Fast foody najbardziej staram się ograniczyć, bo to głównie przez nie tak mi się przytyło, ale wiem, że dam radę, wiem, że jak chodzę na siłownię, to wszystko to wróci do normy.
Także motywacja jest najważniejsza. Jeżeli nie umiecie się zmotywować, żeby ćwiczyć w domu, to po prostu sobie wykupcie jakiś karnet. Czy na miesiąc, czy na dłużej. Jeżeli macie karnet na siłowni i już zapłacicie za niego, to ta ostrość, mam nadzieję, że była cały czas dobrze, to wtedy jesteście zmotywowani, żeby chodzić, bo w sumie będą pieniądze w błoto, jeżeli nie będziecie chodzić. Więc ja tak sobie zrobiłam, teraz chodzę i jestem zadowolona, naprawdę o wiele więcej tam zrobię, o wiele więcej jakoś energii mam na drugi dzień zawsze, pomimo że jestem mega zmęczona, obolała, to jakoś tak jestem szczęśliwsza i mam więcej energii, wiem, że dzień nie był zmarnowany, bo na siłownię poszłam. Staram się chodzić 4, tak 5 dni w tygodniu, to też zależy, jak to wszystko wychodzi. Dzisiaj na przykład wczoraj byłam w domu, to wczoraj poszłam wcześniej, po 12 chyba. A tak to jak wracam ze szkoły z tatą, to chodzimy razem około 7 wieczorem. Także wtedy już mi się troszeczkę nic nie chce, ale jak już jestem na siłowni, to już energia wraca, także fajnie. Jeżeli chodzi o ptaszka, to tak, mamy kanarka. Mamy pomarańczowego kanarka, chłopczyka, który śpiewa jak szalony z rana. Ma na imię Kubuś. Osoby oczywiście z Instagrama czy Snapchata o tym wiedzą. Wiem, że strasznie jasno mnie widać, ale jak trochę przyciemnie, to będę cała żółta i będzie jeszcze gorzej, więc wolę tak, żebyście mnie widzieli. I Kubusia tata przyprowadził z pracy od kolegi, jeżeli chcecie wiedzieć, skąd go mam. Także super, super. Tam za mną sobie jest chyba, no, tylko że nie widać, bo jak już mówiłam, światło musiałam sobie trochę podrasować w aparacie. A i tak jestem cały dzień w piżamie, po prostu zrobiłam sobie taki dzisiaj piżama dzień, nie chcę mi się przebierać, po prostu i tak nigdzie nie będę wychodzić, także spoczko. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik z maseczką. Ostatnio, jeżeli chodzi o moje filmiki, jest kiepsko ze światłem, także chciałabym właśnie w najbliższym czasie zainwestować w jakąś lampę, tak aby filmiki były lepszej jakości i lepiej wyglądały, były bardziej na poziomie, bo wiem, że teraz ostatnio nie jest najlepiej. Więc tak, więc trzymajcie kciuki, żeby to się stało jak najszybciej. Chcę gdzieś pojechać, ale nie powiem Wam gdzie, aż to się nie spełni, także tylko i tyle wyłącznie Wam powiem. Ale chcemy całą rodzinką, w sensie ja, mama, tata, Max, gdzieś polecieć. Także możecie sobie zgadywać jak chcecie, ale ja nie będę na nic odpowiadać. Jeżeli to się spełni, to wtedy będziecie o tym na pewno wiedzieć. Tak, mamy 4. rocznicę w lutym z Marcinem, bo pytałyście się na Facebooku. Tak, 28 lutego będzie 4. rocznica, także super, chrupę. 2 stycznia też była 1. rocznica po zaręczynach, także naprawdę już rok minął. Jak patrzę sobie na YouTube'a, to mam wrażenie, że to się dopiero niedawno stało, bo na YouTubie mam filmik. Jeżeli oczywiście jeszcze nie widzieliście zaręczyn, to zapraszam serdecznie. Tam wszystko jest pokazane i myślę właśnie, czy nie złożyć sobie filmiku z Malty, jak byliśmy na tych wakacjach, w którym dodam parę zdjęć, filmiki, jakie tam nagrałam, tak żeby po prostu Wam pokazać. Miałam to zrobić rok temu, ale jakoś wyszło mi z głowy. Później miałam zmieniony laptop, także filmiki były na innym laptopie i teraz mam w końcu wszystkie rzeczy z Malty na moim nowym laptopie i będę mogła sobie coś poskładać i Wam dodać. Także Wam coś może tam poskładam i jak jesteście ciekawi, to oczywiście kciuki w górę albo piszcie na dole, to tak właśnie zrobię. A teraz się rozgadałam, więc wracam do robienia jedzonka i do zobaczenia później. No i oglądamy Lilo i Stitch. No i więc teraz sobie jeszcze zedytowałam filmik, trochę mi to zajęło. Jest to filmik Get Ready With Me. W tym filmiku będę się... To jest jak się szykuję gdzieś, jak gdzieś idę. On ogólnie był nagrany jakiś tydzień, 2 tygodnie temu, także jest trochę spóźniony. Jeszcze w tym filmiku mam ten podkład z Urban Decay, ale zmieszałam go sobie z podkładem z L'Oreal Latin True Match. Nie wyglądało to jeszcze najgorzej, dopiero pod wieczór strasznie kruszyło mi się podkład na czole, także naprawdę moja opinia na jego temat została całkowicie zmieniona, także nie polecam tego podkładu, jeżeli macie suchą cerę. A ogólnie filmik, mam nadzieję, że Wam się spodoba i serdecznie zapraszam, żebyście czekali na niego. Pojawi się z jakiś czas po tym vlogu. Jak widać, już jest ciemno, robi się ciemno na dworze, także już światło mamy zaświecone. I niestety jest strasznie żółto. Okej, więc właśnie o tym mówiłam z tym światłem. Starałam się już wiele razy coś zmienić i po prostu nie da się. Jak nie zainwestuję w normalne światło takie do nagrywania, to po prostu będzie lipa, także muszę to zrobić jak najszybciej. Wracając do siłowni, to ogólnie na siłownię już chodzę prawie 2 tygodnie, albo 3 nawet chyba. Także staram się jak najczęściej. I ostatnio kupiłam sobie spodnie do ćwiczenia, takie 3/4,
Wyglądają one tak. Jest to taki szary materiał, jak widać, z czarnym paseczkiem z boku. Tutaj mamy napis Reeboka. Wiem, że bardzo źle teraz to wszystko pokazuję, ale pewnie na Snapchacie widzieliście, jak w nich wyglądam. Że one są mega wygodne i staram się ostatnio, bo mam ogólnie dużo strojów do ćwiczenia, ale mało spodni, mało leggingsów, mało spodni specjalnych, więc muszę zainwestować więcej. Jeżeli chodzi o te tony, kosztowały tylko i wyłącznie 10 euro, także trafiłam na super przycenę. Jeżeli byście się chcieli, żebym powiedziała wam troszeczkę więcej o siłowni, to nagram kiedyś osobny filmik, ale na razie dopiero jestem początkująca, więc dużo tam do gadania nie mam, bo używam standardowe maszyny, standardowe ćwiczenia robię. Nic nowego takiego. Jak już będę mieć jakieś efekty, to wtedy będę mogła więcej na ten temat się wypowiedzieć. No i tyle. Więc ja teraz idę sobie podłączyć do laptopa aparat i przełożyć te filmiki, które już nagrałam, tak aby już się po prostu załadowały. W tym czasie ja pomyję naczynia i może ściągnę pranie i tyle. Dzisiaj naprawdę jest taki piżama dzień, że masakra, że nie wiem, jak będę miała się obudzić i ogarnąć na siłownię dzisiaj. Ostatnio się troszeczkę denerwuję. Wysłałam paczkę tej dziewczynie, która wysłała mi paczkę. Pamiętacie pewnie z vloga jednego, w której otwierałam paczkę od jednej z was. Wysłałam jej paczkę jeszcze przed świętami czy po świętach, nie pamiętam. Tak czy siak ta paczka jeszcze nie doszła. Także mojej cioci paczka ponad miesiąc też przychodziła do nas, więc mam nadzieję, że w końcu dojdzie, że się nigdzie nie straciła i za co bardzo przepraszam, ale niestety to nie jest z mojej winy, więc mam nadzieję, że dojdzie, jak nie, to muszę coś wykombinować i jeszcze raz wysłać. Okej, kochani, więc my się żegnamy, chodźcie pożegnać, bo ja już raczej nic nie będę nagrywać, będziemy zaraz, może zagramy w Monopol. Ja mam takiego Hirosa nowego. Malego Hirosa, którego nie widać. Pokażę. Do tego... tego! Proszę was na Snapchata, bo tam zawsze jestem całymi dniami. Na Instagramie też staram się często dodawać coś w miarę wyglądającego normalnie. Do zobaczenia, buziaczki!